Paweł Wilk, dobry wieczór. Jakie są fakty w środę? Zobaczmy. Prokuratura pisze apelację. Rodzina zmarłej w szoku po wyroku sądu w Świdnicy w sprawie zabicia kobiety na pasach. Uważam, że 20 lat powinien dostać. Narządy do przeszczepu z drukarek 3D. Lekarze z Wrocławia prowadzą badania. Naśladujemy naturę, zbliżamy się do tej natury. W Karkonoszach zima, ruszyły wyciągi. Fajna trasa, dobrze przygotowana. Prokuratura w Świdnicy kieruje do sądu wniosek i zapowiada apelację w sprawie wyroku. Chodzi o kierowcę taksówki, który zabił na pasach kobietę. Taksówkarzowi Markowi G. groziło 12 lat więzienia. Prokurator domagał się 8, ale sąd postanowił, że mężczyzna nie pójdzie za kraty. Został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. To skandalicznie niski wyrok, mówi rodzina, która na sprawiedliwość czekała prawie 4 lata. Urszula Bąk. Zbliżając się tutaj w okolicy tego znaku, czyli do wysepki, pojazd po prostu ją potrącił. Odrzut był tak duży, że siostra gdzieś mniej więcej tu ją odrzuciło. Kierowca miał na liczniku 85 km na godzinę. W terenie zabudowanym to o 35 za dużo. Gdy pobrano mu krew do badania, okazało się, że brał amfetaminę. Dla prokuratury sprawa była oczywista. Tego dnia oskarżony, jak wynika z wyników badań, posiadał 50 nanogramów amfetaminy we krwi. Nikt tego nie kwestionuje, nawet sąd. Jednak sąd postępowanie w tym zakresie umorzył, uznając, że jest to wykroczenie. Sąd wskazał, że przyczyną, która doprowadziła do zaistnienia wypadku, była nadmierna prędkość, jak również niezachowanie przez kierującego szczególnej ostrożności w chwili, kiedy zbliżał się do oznakowanego przejścia. 2 lata więzienia w zawieszeniu za zabicie człowieka na pasach to skandal, mówi brat kobiety, zszokowany tym, że pani sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku miała stwierdzić, że amfetamina to nie narkotyk, a młodzież ją przyjmuje, by mieć lepszą koncentrację. Pani sędzia nie opierała się na dowodach, na faktach, tylko jak mówię i to zawsze powtarzałem, ona po prostu swoje dygresje podważała biegłych. Sąd jeszcze w trakcie procesu prawo jazdy kierowcy oddał. My z tą decyzją nie zgadzaliśmy się. Wcześniej zajęliśmy stanowisko w przedmiocie zwrotu, aby sąd jej nie uwzględnił. Sąd mimo to zwrócił. Nie skarżyliśmy tego orzeczenia, ponieważ nie przysługuje nam środek odwoławczy od takiej decyzji. To luka prawna, mówi prokurator. Taksówkarz więc po Świdnicy jeździł. Sędzina uzasadniła to, że skoro i tak pan Marek jeździ, to jak ma łamać prawo, to niech legalnie sobie jeździ. Decyzją sądu teraz taksówkarz ma stracić prawo jazdy na 2 lata, ale z odliczeniem czasu, gdy zaraz po wypadku dokumentów formalnie nie miał. To jest śmiech na sali, tej właśnie poważnej sali, bo dla mnie to nie jest ona poważna, jeżeli ktoś dostaje 2 lata za śmierć drugiej osoby. Uważam, że 20 lat powinien dostać. Pani Ewelina, którą taksówkarz zabił na pasach, osierociła 9-letniego Kryspina. Opiekuje się nim babcia. Sąd przyznał jej 5 000 zł za straty moralne. Świdnica, Urszula Bąk. W styczniu wejdą w życie nowe przepisy dotyczące